Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, jest ze mną Czarny. Siema, witam. Moi drodzy, będziemy kontynuować naszą serię z Far Cry'a 5, tym razem w kooperacji. W końcu udało nam się tutaj połączyć. Do tej pory, kiedy mieliśmy taką okazję, to niestety serwery trochę zawodziły, a to coś tam i tam nie było za bardzo możliwości, ale w końcu się udało. Więc kontynuujmy. John Seed został przeze mnie ostatnio pokonany, w to już Czarnego wprowadziłem. Teraz kontynuujmy sobie tego questa. To masz jakość zbawienia bodajże, musimy dotrzeć do jakiegoś bunkru. Także ciśniemy tam. Czy coś jeszcze tutaj powinieneś wiedzieć? Czekaj. No wszystkie tutaj questy fabularne właściwie zrobione są na tej mapie. Mam już nabite te 13 tysięcy punktów. Także możemy sobie cisnąć, tylko właśnie się tak zastanawiam, czy tą mapę... O, czy tą mapę dalej, wiesz, zerować, jakieś tam skrytki, nieskrytki, jakieś tam questy poboczne? Czy byśmy sobie fabułkę jechali dalej, jak to widzisz? Mi to OWN, ja mogę wszystko robić. Te skrytki też są spoko. No, skryteczki są spoko, to najwyżej tak podzielimy trochę. Zobaczymy, jak długo... O, czekaj. Tam typ z tym, z rakietnicą był. Nie. No już go zabiłem, tam na górze stał. Boomer nam go oznaczył. A, czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam jeszcze talenty. Teraz mi się w końcu pojawiły te nowe talenty, na przykład kolekcjoner broni, że będę mógł mieć czwartą broń, bo to jest za zabicie pierwszego porucznika. Więc ja sobie to rozdaję i będę mógł jeszcze chyba coś zrobić fajnego. A mianowicie, czekaj, gdzie to kurde było? A, wiem, nie tu. Chcesz w oko dostać? Nie, dziękuję. Czekaj, odblokowuję dodatkowe miejsce w drużynie, co pozwoli ci grać w trybie pojedynczego gracza z dwiema spluwami do wynajęcia. Aha, dobra, wiem o co chodzi. I teraz tą drugą spluwą. Czekaj, kurde. Łączna liczba zabójstw 0, niedostępne. Wyda, przypisano do G, dobry piesek. A, widzisz, i ja teraz chyba mógłbym mieć dwie spluwy plus jeszcze z tobą grać chyba, jakoś tak. No dobra. Dobra, to tyle z tych talentów. No na wynajęcie, nie? Dobra, i teraz na, mam... Na wyników. Jeszcze, no ja tutaj mówię tak, jak jest, wiesz. No a skąd oni wzięli, że dwie spluwy? O Jezu, no ściągnęli z Anglii, z angielskiego i gówniano przetłumaczyli. A to po angielsku jak? Two guns? Two guns, nie. Guns for hire, nie? To są najemnicy, nie? Guns for hire, tak mówiąc potocznie w English, nie? A ci typy skąd tu się wzięli? Ci typy? Ci typy, no. Ty jeszcze też widzę, tłumaczysz, ale chyba z jakiegoś bułgarskiego, kurde, pościgu. No kurde, raczej, nie? Gdzie oni są? No pod spodem w garażu, synu. Pod tobą. Pa, pod drabinie wchodzi. Gdzie? A, to ten wariat. Tu jeszcze jeden. O człowieku! Co ty? Dobra. A ja się w granatnika wyposażyłem. To mówiłem ci, nie? Nie. A może nie? A gdzie jest, są zwłoki tego czpenia? Nie wiem, gdzieś pofrunął. O, i ja czekaj, zobaczmy. No, mistrzu, i teraz mogę mieć jeszcze ten karabin tego typa. Trzy bronie. Mega. Dobra, czekaj, bo tutaj ludzie nowi się pojawili. Pipi Sports, witam serdecznie. Beryf, siemano. My Serious Gaming, witamy serdecznie. Siema. Tak, już nagrywamy PP Sports, tylko większość osób przeszła na YouTube'a z uwagi na to, że jest chyba dostępna tylko jakość 720p na Twitchu, więc... No tutaj, tak jak mówię, ktoś tam woli sobie nad tą jakością zapanować. I tutaj jest taki fajny granatnik, ja chyba go użyję.
To moździerz, sorry. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Czekaj, czekaj, nie zabijaj. Patrz, minęło go. Nice. Czekaj, my mieliśmy... A, mieliśmy dotrzeć do bunkra, a teraz musimy do niego wejść. My tych kolesi tutaj... Otworzyłem. Otworzyłeś go, a co, on był zamknięty? Tak. No tu chodź. No to winda chyba to jest. Dobra. Nie, te schody. Okej, to ja sobie jeszcze tu popyram. Spoko. A, faktycznie jest otwarty, no, gitara. A bum, ciekawe czy boomer tutaj dotarł. On przeżył? W ogóle? Widzisz go gdzieś? Nie, on koło ciebie powinien być. Próba chwilowo niedostępna. A, czyli on nie może brać udziału chyba w tej... misji fabularnej, bo pewnie by się tu w bunkrze pogubił. Coś tak skradasz. No nie wiem, cykam się, że tu wiesz. Nie jest na dźwięk, tylko na widok. W sensie... Jest, są tam. Dopóki cię... Of, mordę. Widzisz to? No, no widzę właśnie. Dobra. Dobra. Został tylko ten wariat. Cholera, nie mam banboi do granatnika. Super. Ja pierdzie. Super. Super snajpa? Super snajpereczki, dwa strzały w niego i... No ja właśnie tą snajperę zamieniłem, bo ona... Strasznie ciężko... O ty, ci, ty, co oni tu robią? Kurde. Wykorzystali okazję. Wiesz, w bunkrze nikt nie patrzy. A co on ma? A, bo on ma ten super wielki karabin. I tu coś, a to shotgun. Co tu gada, kurde? Nie pamiętam, po co się tu przychodziło. A, tu się ratowało tą murzynkę, wiesz? Tą laskę chyba. No, no, no. Ja tu już schodziłem do niej ostatnio i mnie pobili. Widzisz tam coś? Nie, no wprost to nie ma nic. Dobra, o coś gadają. Jest, 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 jest. Tuż za tym, tuż za rogiem. Nice! W tym samym czasie strzeliliśmy. Tam dalej jest. No, za skrzynką jest. No, no, no. O, nice. Dostał w ramię, w głowę. Nice. Myślałem, że jak się tego gościa zabije, tego pierwszego porucznika, to już jest. Raczej tak automatycznie się wszyscy uratują, ale... Czy trzeba tu złazić, bunkry jakieś otwierać? O! Słychać tą laskę. No, 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 no. O, w mordę. O, o. Kontrol. Dobra. I to właśnie dlatego ja sobie zmieniłem tą spluwę, nie? Bo tutaj ta snajpereczka, no też jest cicha, też tam daje radę. No ale jak ktoś, wiesz, podbiega, skraca dystans, to mogę szybką salwę strzelić, nie? No szybko klikasz. No. Szybko klikasz guzik, no i masz. No a z tej mocnej też tak można? No. Dlatego, że ona ma 10 pocisków, nie? Ej, tu od tyłu ich zajdę. No, no, no. Ja idę zaraz za tobą, także. Nice, nice, nice. O, to, to, to. Uwaga, uwaga, idzie ten z, mocny. Tu z tyłu.
No to teraz to już nas na pewno usłyszeli. No już. Z tą spluwą to ja mogę biegać, ty. Czekaj, bo tutaj ta laska nie da się... Kto tu było tu? Gdzie? Gdzie laska? A nie, to są jacyś cywile. Nie da się ich... Gdzie? Uratować? A to może... Może trzeba jakieś zasilanie tu odpalić, bo tu jest dźwignia. Po prawej, nie? No dobra. To może się uratuje ich później. Dobra, tutaj też są cywile. A nie widzę tych gości. Tu chyba to nie ma sensu za bardzo. Dwóch zabiłeś? Nice. No. Jedną kulą może jeszcze. Nie, no z kilka razy strzeliłem, ale dwóch padło. Okej, tu coś jest. Tak stanęli. Ta muzyczka tak zagłusza. To no jest, właśnie wkurza mnie też ta muzyka. Części, że mnie też denerwuje to, że... Muzyki nie da się ściszyć, a tego podgłośnić reszty. Ogółem to chciałem powiedzieć ciekawy live'ik. No cieszę się, dzięki wielkie. Znaczy, mnie denerwuje to, że czasami oni się, wiesz, wpierdzielają... Tymi, jak, nie wiem, gada koleś przez radio, a ty nie możesz z NPC-em pogadać, jak on gada, nie? To mnie na przykład też wkurza. O kurde. Wow. I co on ma podwieszone tu? Jakieś rogi? Co to jest? No, rogi. Ja pierdzie. W kwiatkach. No ty, ten jak jest powieszony, pana. Za banie? No. O ja. Masz sznurek na głowie. Tylko. Ja pierdzielę. Dobra, o. Jakaś cutscena. Posłuchajmy. O kurde. Ja, to nie ta laska? To nie ta Hudson? No, no. Ty, może jej coś już, wiesz, odwaliło, nie? Nie poznała nas. Ty, jakiegoś świra miała w oczach. Peggy started scrambling around. All the doors started closing, locking us inside. I thought I was gonna be down here forever. All because of him. Him. That fucking... To ten ojczulek, nie? No ten najstarszy. No no. Tych braci. A skąd ona taką kokosę wytrzasnęła? No nie widzisz, że jakaś samoruba? Z jakiegoś pręta wygięta? No to jest teraz jakiś cwaniak z nim. No, jakiś, no, miałem powiedzieć właśnie. Teraz to kurde, wiesz, zejdź mi z drogi i w ogóle, nie? No dobra. Ale tu chyba nie ma żadnej czasówki, nie? Tutaj padło pytanie z ciekawości, kiedy można się spodziewać odcinka z The Forest. Wiesz co, powiem ci, że mam w kolejce do montażu kilka odcinków, gotowych, nagranych i tak dalej, ale po prostu masakra teraz z czasem jest, nie mam kiedy tego zmontować. Jak już zmontuję, to wrzucę, więc to pewnie gdzieś będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu. Dobra, nie gadaj, tylko dawaj. Dobra, teraz pewnie tutaj sztab typów się rzuci na nas. Lecę.
Nice. A i w ogóle po pokonaniu tego porucznika jakieś nowe bronie podobno mi się pojawiły w sklepiku, ale jeszcze ich nie widziałem, także ciekaw jestem. Ty, już te typy idą. No bo uwolniłem ich. A. Może oni, wiesz, spluwę wezmą i będą strzelać. No zobaczymy. A nie, już coś się obsrał jeden. Już się popłakał. Ty, on tu nie uwalnia ich za wcześnie, bo ten się skierował w ogóle ze ścianą, czaisz? Nie wolno ich za wcześnie, wiesz, uwolnić. Bo zobacz, jak oni reagują, nie? Oni nie biorą spluwek, tylko się kitrają gdzieś po kątach. Coś robi? O, tu może się idzie. No ja tutaj muszę ich uwalniać, bo nie pójdziemy dalej. One of the sections is tied to another control room. I can't free the locks from here. Rook, find the other control room. Wait, the control room's locked. No missile found. Abort launch sequence. Co? Co już utworzył? My w silosie jesteśmy rakietowym. Patrz, wieku. Nice. No, padochron może nie było odpalić. A, tylko pusty na szczęście. Dobra. No, mówiła, że nie jest uzbrojony. To. Kurde, w którą to stronę? Tu z lewej strony jest typ. No to wjazd. Kurde, ten karabin, powiem ci, że mocny jest. Nice. Właśnie z tym typem zawsze miałem problem. Z tym, wiesz, pancerniakiem takim. Zawsze mi problemy sprawiał. No, nie są się. Chciałem zrobić? Tam chcesz. Zniszcz konsolę. Zniszczyć to można. Zbieram się z tych trupów. Dobra. Co ty strzelasz? No w te szafy. Tak? No, w te świecące. Na rakiecie polecimy, typie. Dawaj, wracamy. Biegnę. A ty to już za nami tam idą. Dobra, dawaj. No jadę. Ty, co ty zrobiłeś? Prawie się zwaliłem. Spinaj się, tak? Pisze? Wespnij się, no. Dobra, go. A. Co? A, no. A, świetniczki też. No. O! Nie. Bijesz? Mhm. Kurde, zamiast pootwierać wszystkie od razu, to ona tak na raty, jak mnie wkurzy to. Gdzie? O kurde, o w mordę! Zabij go i mnie podnieś wtedy. No. Merix, witam serdecznie. Fajnie, że wpadłeś. Uważaj, bo tam typ jest jeszcze. Gdzie? A. Dobra. I co teraz? Mamy tam doskoczyć? No. O, co my? Shoot the fuel tanks. Pojemniki z błogością. Które to są z błogością? Nie wiem. Szukamy. O, tu są. Te zielone. Mm.
Spoko, tylko terapali się wszystko. O człowieku. Ucieknij gdzie? Tutaj. A jest, no. Na górę. Dobra. Otwórz właz do silosu. Dawaj. Wow. O, zabili mnie. Dobra, zaraz ci podniosę. Trzymaj się. No to tak. No powiem ci. Not so easy, nie tak prosto. Wow, czekaj, tu trzeba pociągnąć. Tylko jedną. Co to się dzieje? Ty czego jedną? Nie mam. Nie wiem, żeś pewnie przegrał. Dobra, gdzie się idzie, synek? Przetrwaj do czasu ewakuacji. Gdzie? Gdzie tu ktoś jest? A, ty, na górze. A, mamy się czepić do helikoptera, tak? Dobra, ja się zaczepiłem. Dobry mission. Nie automatycznie to też. Ty, pobre broń mi się podmieniła, nie wiem o co chodzi. No to sklepiku sobie powiniesz nową, nie? Nice! Witamy Mr. Elazek. Siemanko. Mylix, no to musisz częściej wpadać, zdecydowanie, skoro tak rzadko jesteś, że nie pamiętasz kiedy byłeś. Hey! God damn! I've never seen anything like that before. I knew he saved you for a reason. Kurde, no i czulek, jaki ma głos. You gave us something back we thought we'd never have again. Hope. Whatever happens next, we're with you. Hey. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. And if you ever need anything, just let me know. Nice. A seal has been opened. Is he on? My brother John was loved by few, feared by many, misunderstood by all, except me. John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. He was loving, kind, and full of joy. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother. And those responsible for his death will be punished.
I promise you that. Kurde, jak się spojrzał na nas, nie, Miszu? No w ogóle on taki psychiczny. No, jest taki, kurde, taki dziwny, nie? Dobra, elegans. No i teraz trzeba posłuchać znowu. A to ten hacz, nie? Dobra. Trzeba uzupełnić zapasy spluwek. Handluj. I zobaczymy, jakie są nowe bronie zaraz. Tylko najpierw sobie uzupełnię zapasy. Nice. Podmioty. Apteczki, granaty. O, muszę wszystko przeładować. Te spluwki automatycznie są przeładowane. No spoko. Oj, kurde. Dzidę uwalnałem przez przypadek. Nie taki był zamysł. Dobra, zaraz zobaczymy. A ty czekaj, a ty jak jesteś u mnie w grze, to masz normalne spluwy? Takie jak u siebie, czy takie jak u mnie? Nie, no takie jak miałem. Aha. Kiedy on tu porozwalane, no. Czekaj, no tak patrzę i nie widzę, żeby się tu odkryły jakieś nie wiadomo jakie co rzeczy. Normalne raczej wszystko. Czy... Może troszkę to pojawiło. Sprzedaj łupy. O, ze skórę niedźwiedzia 185. Jakiś fajny karabinek się pojawił. Taka karabinek kaliber 308. Masowo i dumnie produkowany w USA karabin powtarzalny z lunetą jest sprzedawany w dyskontach. Powiem ci, że taki, no, zacny. Obrażenie na 6. Szybkostrzelność. Ciekawe, jakie ma AT. A, nie mogę. A, dopóki go nie kupię, to nie mogę podejrzeć, jakie ma modyfikacje. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nowych rzeczy. Niewiele. Nie, powiem ci, że bez rewelki. Ten karabin robi robotę. Tego gościa, ten taki mocny. Na dużą grupkę L-typów to on tutaj ładnie ciśnie. Dobra. Dobra, mistrzu. W takim wypadku zakończymy sobie ten odcinek. Na streamie zostaniemy, pykamy dalej, ale odcinek sobie zakończymy. Także akurat minęło około 20 kilku minut, więc myślę, że idealny moment to będzie. Akurat sobie polecimy z kolejnymi misjami po pożegnaniu. Także wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał w kooperacji wam się podobał. My kontynuujemy przygodę na streamie, zapraszamy na streamy. Wszelkie niezbędne linki macie w opisie pod filmem, także trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego.